Wczoraj minęło 2 tygodnie odsiewu orkiszu na tym polu. Co widać? Powinno być widać. Schodzi. Też tak ciekawie schodzi. Troszkę inaczej niż pszenica. Nie jest taki typowy zielony kolor, tylko taki troszkę ciemniejszy. Troszkę podobnie jak żyto, bo żyto też tak schodzi na czerwono, ale to nie jest takie typowe żyto. Tu widać młode siewki. Może wyciągnę z jedną, będzie urwała się. Zaraz tu urwała się, niech znajdę na ręce. Tak to wychodzi. Tutaj też widać wschodzi. Z daleka pole puste, z bliska wschodzi. Co mnie cieszy, nie widać chwastów jak na razie. To jest dobry znak. Oby tylko miotła nie wyskoczyła, bo może być największy problem z miotłą. Ale to było tak jak mnie uczył dziadek, że sieje się na ziemię, żeby była nie mokra. I tak starałem się siać. Z daleka pole puste, wydaje się, ale jednak nie. Wiadomo, coś tam było na wierzchu, to nie wzeszło, bo sucho. Ale to, co było już przykryte, to już schodzi. Także dość schodzi. Chwastu. O, mamy tu jeden chwaścik. Ale to jakiś trójlistek. Jak dobrze widzę, tak. Trójlistek, więc może to być chwastek pożyteczny. Może to być jakaś wyczka na przykład. O, tu też mamy taki. Ciągnę, co to może być? Co to może być? Jakieś koniczynopodobne coś. Czyli takie chwastki by się wydawały nie najgłupsze. Bo to mi wygląda na coś krzyżowego. Czyli ściągającego azot. No trudno powiedzieć. Może jakiś groszek niedobity, może coś. Nie wiem, ale to jest bardzo mało. Ogólnie jest jak na razie czysto. Orki schodzi, jest czysto, nie ma źle. Na pewno to takie czyste nie zostanie, ale co wyjdzie, to się okaże. Co jeszcze do orkiszu, to ostatnio nie dopowiedziałem na temat świętej Hildegardy. To była mniszka, czyli zakonnica, jak to woli. Żyła, jak dobrze pamiętam, w XI wieku, czyli dawno temu. I ona już wtedy leczyła ludzi orkiszem. Już wtedy mówiła, że to jest najlepsze, co może być dla człowieka. Najlepsze jedzenie. W XI wiek, przypomnę. Potem ludzie zapomnieli o tym dobrodziejstwie, jakim jest orkisz. I teraz sobie na nowo przypominają. O, tu jakiś inny chwastek wychodzi. Widać taki jakiś niemrawy. No, sucho jest to, nie ma dużo chwastów. I ta właśnie Hildegarda wtedy już promowała właśnie orkisz. Ludziom właśnie chorym zalecała i ludziom zdrowym, żeby nie zachorowali. Warto doczytać. Jak znajdę coś ciekawego, to w opisie będzie link. Więc taka jeszcze wzmianka do tego tematu. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jak opowiadałem w poprzednim filmie, na tym polu była gryka bez nawozów, bez oprysków i dałem tą grykę do przerobienia panu, który robi kaszę. I kasza wyszła dość fajna. Troszkę tego mam. Mogę się podzielić. Jeszcze nie wiem, ile będę za to chciał, bo to muszę podliczyć. Wczoraj byłem w Biedronce i najtańsza kasza w Biedronce kosztowała około 9 zł. A jakie są jakości kaszy w Biedronce i w tych marketach, to nie muszę tłumaczyć. Wystarczy sobie poczytać, ile tego glifosatu się w kaszach znajduje.
Moja jest bez glifosatu, bez w ogóle żadnego oprysku, nawet na jedno liścienne, nic, nic, nic. Żadnego nawozu też nie widziała. O, tu widać, że właśnie gryka rosła. Gdzieś komej zostawił. I to pewnie będzie rosło, ale mam nadzieję, że to jak skiełkuje, to i wymarznie. Kaszę robi się właśnie z takich. To są nasionka, zaraz pokażę. To są nasionka gryki. I z tego to się praży na jakiejś odpowiedniej temperaturze. Tak mi pan tłumaczył, któremu właśnie dałem tą kaszę, grykę do zrobienia kaszy. To praży w takim piecu specjalnym. Później puszczę na maszynę i to obłuskuję. I to nasionko bez łuski to jest właśnie kasa. Pokazywa mi to urządzenie, to też widać zabytkowe urządzenie. Fajne takie, na zabytkowym sprzęcie wychodzi wszystko fajniej. I taką kaszkę będę miał też do podzielenia się. O wartościach prozdrowotnych kasz to chyba nie muszę mówić, bo to ziemniaki się do tego nie umywają. Kasze są o wiele fajniejsze, o wiele zdrowsze i tak dalej. Więc gdyby ktoś był zainteresowany, to proszę o kontakt. Może się uda zrobić tanią przesyłkę z OLX, zobaczę jeszcze. Pokombinuję, może się uda, żeby była tania przesyłka. Także mówię też, że cenę dokładnie też nie znam, bo muszę obliczyć, ile mnie to kosztowała gryka, ile wyszło tej kaszy, bo pan też oczywiście za darmo tego nie przerabia. A wiem, że to jest fajny pan, bo on grykę właśnie przerabia z kaszy powierzonej. Każdy ile mu przywozi, osobno trzyma, nie miesza tego, także to jest na 100% z mojej kaszy, z mojej gryki kasza. Także to jest o tyle lepiej. Tutaj takie doświadczonko, tu troszkę głębiej posiałem ten orkisz. Widać spodziewać więcej wilgoci, tu dopiero zaczyna wychodzić. O, widać głęboko zakopany, ale daje radę. Także liczę, że tu też powschodzi jakieś chwaściory. O, bardzo głęboko zakopane. Jednak prymitywne zboże dają radę. O, wychodzi. Widać, jaki ładny orkisz. No, dobre 5 centów był zasypany pod ziemią. Ale wychodzi. Daje radę i w środku znalazł wilgoć. Taki jeden przejazd właśnie ustawiłem talerzówkę głębiej i mam porównanie. Że tu dopiero się przybijają. Przepraszam też trochę za takie zrywanie, trochę na temat jeden, trochę na drugi. Ale tak chodzę po polu, co widzę, to pokazuję. Więc tak to wygląda. Oczywiście będą kolejne filmy z orkisem w roli głównej. Z pszczółkami też, może jeszcze dzisiaj coś dokręcę o pszczółeczkach. A tu mamy piękny orkisz rosnący. Jest późno, bo jest późno, jutro Wszystkich Świętych. On dopiero szpilkuje. Ale tak mówił właśnie Piotr z kanału Ksawery z Gospodarstwa. Pan Piotr, czyli tata Ksawerego, mówił właśnie, że w ekologii zboża sieje się później. Z tego względu, żeby chwasty nie miały kiedy wzejść. I dlatego jest też mniejsza presja chwastów. Takie teorie. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Uczę się, uczę, próbuję. Chcę mieć gospodarstwo ekologiczne w przyszłości. Może się uda. Dobra, także taki szybki raport z tego, co u mnie na polu orkiszowym. Babilato mamy. Chyba nie widać na kamerce, ale babilato też jest. Jest piękna pogoda. Więc tyle. Tyle, co miałem powiedzieć. Powiedziałem, kasa grycana jest dostępna. Orkisz będzie może po żniwach. Mąka orkiszowa. Dziękuję wszystkim za uwagę. I do zobaczenia na kolejnym odcinku orkiszowym lub pszczółkowym.